Szczepionka na COVID-19 firmy Moderna dostała rekomendację, pozytywną opinię wydała Europejska Agencja Leków. Natomiast, jak przekazało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia, w Polsce mamy 12 054 nowe przypadki koronawirusa. I od szczepień dzisiaj zaczniemy, ale od tych poza kolejnością nasz dzisiejszy program. Marlena Nowakowska, zaczynamy program Republika po południu. A tymczasem witam moich pierwszych gości. Jan Strzeżek, Porozumienie. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Pan Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Oraz pani Renata Niewitecka, Koalicja Obywatelska. Witam państwa bardzo serdecznie w nowym roku, życząc zdrowia. Witam państwa bardzo serdecznie i oczywiście ja również życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. No właśnie, zaczynamy od szczepień, ale od tych szczepień, które wywołały niemałą burzę i emocje w Polsce. I tutaj chciałabym państwa zapytać, jak oceniacie fakt, że wybrani celebryci oraz osoby ze świata kultury, między innymi tutaj przypomnijmy pani Krystyna Janda, przyjęli szczepionkę przeciwko koronawirusowi poza kolejnością. Bardzo proszę, jako pierwsza pani Renata Niewitecka. Szanowni państwo, nikt poza kolejnością nie powinien być obsługiwany. Mamy grupę zero, która w tej chwili oczekuje na szczepienia. W miejskich szpitalach mamy 16 tysięcy osób, które oczekują na szczepionkę. Zaszczepiliśmy dotychczas dopiero 2 tysiące osób, a otrzymaliśmy 3 tysiące szczepionek, znacznie mniej niż jeżeli potrzebujemy. Więc chciałabym, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości skupił się na tym, żeby dostarczyć te szczepionki i w końcu, żebyśmy wyszli z chaosu, który mamy w całej pandemii od początku, od kiedy ona się zaczęła. To o zabranie głosu bardzo prosimy teraz pana Grzegorza Pietruczuka. Jak pan ocenia tę sytuację? No bo wiele osób doszło do takiego przekonania, że osoby uprzywilejowane ze znajomościami mogą sobie jednak łatwiej poradzić w tych sytuacjach kryzysowych. Panie redaktorze, szanowni państwo, wiadomo, że to jest sytuacja naganna i to 18 osób. Część jakby nieświadomie, wierzę, że nieświadomie zostali w jaki sposób włączeni. Część uważa, że bierze udział w akcji promocyjnej, w jakimkolwiek wydarzeniu, ale to, co się dzieje od 5 dni, czyli nagonka wręcz niesamowita na te osoby, jest dla mnie czymś absolutnie nie do przyjęcia, bo ja chciałbym widzieć taką aktywność mediów, szczególnie telewizji polskiej, też chciałbym widzieć taką aktywność polityków prawicy. W przypadku tych respiratorów, co zapłaciliśmy za nie 70 milionów i dotarło 200 niedziałających, których nie da się podłączyć, czy w przypadku choćby handlarza maseczek, znajomego pana ministra Szumowskiego, który sprzedał nam maseczki bez atestu za 5 milionów złotych, się rozpłynął w powietrzu. Tych sytuacji są dziesiątki i jakby tutaj nie widać problemu ze strony prawicy, prawicowych mediów. My żyjemy 5. dzień tym samym wydarzeniem. Wydarzeniem, które nie powinno mieć miejsca i ono należy wyjaśnienia. Ale nie wyjaśniać tego, co się dzieje. My czekamy na te szczepionki. Przypominam, że te szczepionki, które pan premier osobiście odbierał, zostały zakupione nie dlatego, że jest to skuteczny rząd, tylko dlatego, że zakupiła je Unia Europejska. Ta sama Unia Europejska, która jest cały czas obrażana, znieważana. Tak naprawdę słyszymy, że to jest najgorsze, co się Polsce mogło przytrafić od kilkuset lat. A z drugiej strony tylko i wyłącznie dzięki tej Unii Europejskiej te szczepionki znalazły się w Polsce. Bo gdyby nie to, to mielibyśmy taką sytuację jak ze Stadionem Narodowym, ze szpitalem, który kosztuje nas jakieś kolosalne pieniądze. Ponad 20 milionów miesięcznie, gdzie praktycznie nie ma pacjentów. A pacjent może być przyjęty po spełnieniu 5 warunków, czyli de facto on powinien być zdrowy po tym, jak tam trafi. Ale to wszystko po prostu ma sens, bo ktoś na tym po prostu zarabia, a my 5. dzień, bo dzisiaj jest 5. dzień o tej sytuacji, żyjemy tymi 18 osobami, powtórzę sytuację naganną, nie rozliczamy rządu z tego, że ta akcja szczepień nie była przygotowana, że minister Dworczyk mówił, że szykujemy się na nią, okazało się, że jak zawsze to przyszykowanie było takie, że teraz wszystko jest robione na łapu-capu i niestety to widać, że ja dla porównania podam dzisiaj, pan minister chwalił się, że mamy 170 tysięcy osób zaszczepionych, a Izrael szczepi 150 tysięcy. Tylko dziennie. My 170 tysięcy zaszczepiliśmy przez ostatnie kilkanaście dni. To jest skala różnicy, o której my mówimy. To oddajmy teraz głos w tej sprawie panu Janowi Strzeżkowi, a ja tylko nadmienię, że poruszamy ten temat, ponieważ wszystko działo się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i właśnie sobie pomyślałam, że to może warszawscy radni dobrze by było, aby głos w tej sprawie zabrali. Pani redaktor, ja chciałbym się przede wszystkim odnieść do słów pana burmistrza, to znaczy... O ile dobrze widzę, pan redaktor, pan burmistrz mówił o tym, że jako obóz polityczny mamy negatywne podejście do Unii Europejskiej. O ile dobrze widzę na miniaturce, to za mną oprócz flagi polskiej jest również flaga Unii.
i my jako Porozumienie zdecydowanie jesteśmy tą proeuropejską prawicą i mam wrażenie, że takie podejście do wspólnoty europejskiej, do Unii Europejskiej malwia część, o ile nie cały, obóz polityczny, w jakim znajduje się Porozumienie, czyli Zjednoczona Prawica. Piąty dzień, panie burmistrzu, zajmujemy się sprawą 18 osób, które zaszczepiły się poza kolejnością, bo część tych osób, mimo że została złapana za rękę, chciała nam wmówić, że to nie była ich ręka. To znaczy, jeżeli dziennikarz dzwoni do jednej ze zaszczepionych osób i pyta, czy była szczepiona, ona mówi, że nie, a dziennikarz mówi, że ma taką informację, a ta osoba nagle się boi, że o kurczę, to jednak się to wydało, no to jest to bulwersujące, bo w takich sytuacjach na dzień dobry powinno się przeprosić, powinno się zagwarantować czy obiecać wolontariat w którymś z DPS-ów albo szpitali, a nie mówić, że no jakaś lista była, po tej jakiejś listy nie było, wcale tak nie było, to była jakaś akcja charytatywna, akcja promocyjna, o której nikt nie wiedział i która była niezwykle ukrywana jak na akcję promocyjną. Mam wrażenie, że to w zakresie akcji promocyjnych jest zdecydowanie pewne nowum, że celem akcji promocyjnej jest ukrycie ambasadorów tej akcji. Także mieliśmy do czynienia najzwyczajniej w świecie z patologią, gdzie ktoś, gdy popełni błąd, bo mam wrażenie, że wszyscy to traktujemy jako popełnienie błędu ze strony tych 18 osób, nie przepraszają, nie mówią, kurczę, głupio wyszło, nie powinno tak być, zostaliśmy złapani, przepraszamy, chcemy nadrobić nasze winy, tylko mówimy, że to nie jest nasza ręka. Szczególnie w momencie, kiedy wielu studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wielu pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie mogło sobie, mimo tego, że są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, pozwolić na to, żeby już zostać zaszczepieni. To najzwyczajniej w świecie boli nie tylko nas jako zaangażowanych w życie publiczne, ale przede wszystkim zwykłych Polaków, bo to pokazuje, że można być lepszym, można sobie załatwić, można sobie wychodzić, no a to jest naganne. Szanowni Państwo, mogę jedno zdanie, panie bardzo redaktor? Proszę. Jak tutaj się odniosę do pana radnego. Dwie sprawy. Po pierwsze, się niesamowicie cieszę z pana deklaracji, że nie chcemy wyjść z Unii, bo ostatnie tygodnie i miesiące to była walka w sprawie zawetowania budżetu i pana koalicjanci Solidarnej Polski nazywali premiera Morawieckiego moim miękiszonem, próbowali zmusić go o... Oczywiście, że tak. No to cała Polska słyszała, to nie żadna tajemnica. Na konferencji prasowej to minister Ziobro mówił. Słyszeliśmy różne najdziwniejsze rzeczy. I to jest tak, że pan Ziobro nadal nie złożył broni. Teraz do Trybunału Konstytucyjnego chce skarżyć kolejne kwestie dotyczące naszej współpracy z Unią Europejską. Jego celem jest ewidentnie wyjście z Unii i to jest gra na osłabienie Unii, bo to jest osłabienie Unii i osłabienie naszych granic. O tym trzeba pamiętać. A druga sprawa, jeszcze raz powiem, sytuacja ze szczepionkami była naganna. Mówi pan, że nie padło słowo przepraszam. Też żałuję. Ale ja chciałbym usłyszeć słowo przepraszam jako obywatel ze strony Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego nas nie przeproszono o to, że zakupiono nieistniejące respiratory za 70 milionów publicznych pieniędzy? Dlaczego dopiero, kiedy posłowie Szczerba i Joński zajęli się sprawą, po wielu tygodniach czy miesiącach walki, kontrolach, to ta sprawa ruszyła? Dlaczego przelano na fakturę w przeciągu kilkunastu minut, kilkanaście milionów euro, faktura, pan wie doskonale, pracujemy w urzędzie, też pan jest radnym, na fakturę, na którą się, przepraszam, to ja lepszy paragon dostaję w kiosku ruchu, niż ta faktura przedstawiała dane. Znaczy, to są rzeczy, które są niezrozumiałe. Szanowni Państwo, ja naprawdę chciałabym, żebyśmy już przeszli na warszawskie podwórko. Jedno zdanie dla pana Jana Strzeszka i zmieniamy temat. Panie burmistrzu, specjalnie dla pana, nie mam przypiętej w klapie marynarki, jest to moje niedopatrzenie. Pokazuję panu, ja jestem przedstawicielem Porozumienia Jarosława Gowina i my od samego początku, to znaczy można próbować zaklinać rzeczywistość, ale od samego początku, od zawsze mówimy, jak wielką wartością jest Unia Europejska, jak wielką wartością jest nasza wspólnota, więc mówienie, że my jesteśmy tą częścią obozu, która chce wychodzić z Unii, albo że w ogóle nasz obóz polityczny chce wychodzić z Unii, jest, mimo wielkiej sympatii, jaką pana darzę, panie burmistrzu, jest bzdurą. A co do tych rzeczy, o których mówił pan burmistrz w zakresie respiratorów i maseczek. Ja uważam, i tak przecież też się stało, takimi sytuacjami powinna się zajmować prokuratura i przecież, o ile dobrze wiem, prokuratura prowadzi w tej sytuacji śledztwo, czy zostały popełnione błędy. Jeżeli tak, no to nie ma sytuacji, że w myśl doktryny Neumana będziemy jak za niepodległość się bronić. Panie radny, ja pana przy ogromnej sympatii. Ale panowie, możemy ja tak nieskończoność, zmieniamy temat. W występowaniu po wielu miesiącach. Nikt nie zajął się tą sprawą. Pan burmistrz, ale jak to nikt się nie zajął sprawą? Oczywiście, że nikt. Zostało do prokuratury, prokuratura toczy postępowanie. No ja akurat byłem przekonany, że pan, panie burmistrzu, to nie chce, żeby były ręczne naciski na prokuraturę, żeby prokuratura śledziła... Ale wie pan, chodzi o... Czy ja mogę? Publicznych pieniędzy, to nie chodzi o 5 zł czy 18 szczepionek. 70 milionów. To jest potężny budżet
który można wydatkować na tysiące rzeczy, szczególnie w czasie pandemii. My tego nie zrobiliśmy, ponieważ handlarzowi bronią, nie osobie, nie firmom, które proponowano, węzłowym, które proponowały nam zakupy, wskazano jednego bezprzetargowego, że powiem, oferenta i z nim podpisano umowę. I prokuratura nie prowadzi tej sprawy, bo chce, tylko dlatego, że po ogromnej awanturze w mediach, interwencjach poselskich musiała się tą sprawą zająć, a zajmuje się bardzo niemrawo, bo w tej sprawie nikt nie powiedział tutaj przepraszam. Tutaj naprawdę stawiamy kropkę. Bardzo proszę, pani redaktor, równoważnik zdania w ramach ocen. Bardzo krótko, naprawdę zmieniamy zdanie, tym panie, bardziej, że pani Renata siedzi bez panie głosu. Panie burmistrzu, ale to również ja widzę, że pan tak daleko idzie w swoich porównaniach, że jeszcze chwila dojdziemy do momentu, kiedy się okaże, że handlarz respiratorami sprawił, że brakowało 70 milionów na naprawę czajki. To powiedzmy sobie szczerze, są zupełnie różne. A co ma czajka wspólnego? Ja też uważam, że zarówno sprawą czajki powinna się zająć prokuratura, jak i pewnie... Ale tu się zajmuje nieustająco. Stawiamy kropkę i zmieniamy temat, drodzy państwo. Chciałabym, abyśmy na początku 2021 roku podsumowali sobie miniony już 2020 rok, jeśli chodzi o Warszawę oraz prezydenturę pana Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Na początek zacznijmy od tego, co miłe, czyli sukcesy i rozwój. Bardzo proszę, aby wymienili państwo dwie rzeczy, za co cenicie pana Rafała Trzaskowskiego, co udało się osiągnąć właśnie w minionym roku. Bardzo proszę, pani Renata Niewitecka. Bardzo, bardzo pani redaktor, dziękuję. Udało nam się bardzo wiele. Przede wszystkim budowa metra, to jest jedna rzecz. Ochrona klimatu, zakup taboru elektrycznych autobusów, powiększenie lasów miejskich o 50 hektarów, likwidacja kopciuchów, budowy szkół i przedszkoli, lepsza infrastruktura. Możemy się przekonać już na własne oczy, jak została zmieniona ulica Jana Pawła, nawierzchnie przejścia dla pieszych. Te wszystkie rzeczy wydarzyły się w roku ubiegłym. Budowa muzeum przy Pałacu Kultury. Bardzo dużo się dzieje w Warszawie, z czego się cieszymy. Rekordowa kwota 2 400 000 000 zł przeznaczona na inwestycje. Także cieszę się bardzo z tego, że to nam się udaje. Kończąc, jeszcze chciałabym dodać słowo do szczepionek, o których panowie tutaj tak się rozgadali, że tak powiem, kolokwialnie. Chciałabym zaznaczyć, że wczoraj zaszczepiliśmy w całej Polsce 17 tysięcy osób. Jeżeli będziemy robić to w tym tempie, to za ponad 3 lata dopiero zaszczepimy populację i osiągniemy odporność. I na tym bym się skupiła, a nie na tym, że 18 osób przyjęło szczepionkę w taki czy inny sposób. Dziękuję bardzo. To teraz sukcesy pana Rafała Trzaskowskiego i Jan Strzeżek. No, jak pani redaktor zadała pytanie dotyczące sukcesów czy zalet Rafała Trzaskowskiego, to nie ukrywam, ma bardzo ładnego psa i w ogóle świetnie się ubiera, ale mówiąc absolutnie szczerze, to mam wrażenie, że największą zaletą 2020 roku w wykonaniu Rafała Trzaskowskiego jest to, że zostają już tylko 3 lata jego prezydentury. Rok temu były to 4 lata, także to jest niewątpliwy pozytyw. To znaczy, ja będę oczywiście patrzył trochę bardziej krytycznym okiem niż pani radna Niewitecka, dlatego że słysząc, jak jest doskonale, to nawet bym uwierzył, gdyby nie to, że jestem w stanie spojrzeć za okno i jestem w stanie sobie przypomnieć obietnicę Rafała Trzaskowskiego. To znaczy, ja do dzisiaj chciałbym się dowiedzieć, gdzie jest darmowy bilet dla młodzieży, gdzie jest 100 zł na zajęcie dodatkowe, gdzie jest ten prawdziwy nocny burmistrz, a nie ten, który hasa po klubach na Powiślu, czyli mówię tutaj o obietnicach Rafała Trzaskowskiego. Gdzie jest nowy stadion dla Polonii w Warszawie? Gdzie jest tramwaj na Gosław, który jest obiecywany jeszcze w trakcie drugiej kampanii Hanny Gronkiewicz-Walca? Ostatnio pozostała przekazana informacja, że nagle miasto rozważa wybudowanie metra, chociaż to sprawia tylko i wyłącznie to, że mieszkańcy Gosławia najpewniej już żadnego środka transportu do swojej okolicy nie zobaczą. Także już o strefach relaksu i parkletach za dziesiątki tysięcy nie będę się wypowiadał, bo nie warto. Czajki też nie będę przypominał, dziwnych zmian personalnych w ratuszu i dymisja chyba jedynego wiceprezydenta, czyli prezydenta Rabieja, który rzeczywiście na swoim odcinku dawał radę. Także można tylko i wyłącznie odliczać dni do końca kadencji Rafała Trzaskowskiego. Z każdym dniem coraz bliżej. To jedno zdanie jeszcze w tej sprawie dla pana Grzegorza Pietruczuka.
Dla mnie to był na pewno bardzo trudny rok dla samorządu i kwestie pandemii, kwestie finansowania i przerzucania przez rząd na samorząd po prostu bardzo wielu zadań bez finansów. Jest to taka norma, która się dzieje od wielu rządów, ale ten ostatni to naprawdę daje samorządowcom popalić. Dla mnie rzeczy, które są bardzo pozytywne, to z mojej dzielnicy to wykonanie inwestycji na poziomie 99%. To jest chyba rekordem w historii naszej dzielnicy. Naprawdę ogrom pracy, który został wykonany przez cały zespół. A dla prezydenta na ogromny plus zapisuje podpisanie umowy na spalarnię odpadów, która jest bardzo potrzebna w mieście i cieszę się, że prezydent Trzaskowski wziął się za bary z tym tematem, który był tak naprawdę trochę marginalizowany, a od tego zależą ceny odpadów i ich potem zagospodarowanie. Ta spalarnia jest bardzo potrzebna i cieszę się, że ona powstanie. Na pewno się cieszę z wielu elementów, które się wydarzyły. Tutaj pan radny wspomniał, że nie buduje się stadion Polonii. No mamy kryzys, ale za to kończy się budowa stadionu Hutnika. Piękny obiekt na terenie dzielnicy Bielany. Zaproszę na wiosnę, jak już będzie dokończone prace, ale już widać, że to będzie jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów w Polsce. Pięknie położony i zagospodarowany. Tych pozytywnych elementów naprawdę jest dużo. Mimo, że podkreślam, ten rok naprawdę był bardzo ciężki. Pamiętajmy, że kwestie pandemii, zrzucenie odpowiedzialności za wiele rzeczy na samorząd. Ten chaos niestety legislacyjny, czyli tak naprawdę za 5.12 dosłownie publikowane zarządzenia, to wszystko spadało na nas jako na karby samorządowców. I tutaj uważam, że pan prezydent naprawdę się sprawdził. Ja powiem szczerze, jako burmistrz mam przyjemność i zawsze współpracować z panem prezydentem. I to nie zawsze, kiedy do niego zadzwonię, zawsze znajdzie czas na rozmowę i zawsze pomoże. To jest się bardzo liczy, takie kwestie oparcia dotycząca spraw najróżniejszych, bo tych spraw jest bardzo dużo. I na pewno duży sukces to program żłobkowy. Ten program żłobkowy, który naprawdę jest rozbudowywany cały czas, czyli cała sieć żłobków, tak aby wszystkie dzieci warszawskie znalazły miejsce w żłobku. Dla mnie najlepiej, żeby to był żłobek publiczny, wybudowany z publicznych środków, tam gdzie nie ma możliwości lub po prostu czas na to nie pozwala, żebyśmy po prostu kupowali miejsca w prywatnych żłobkach, bo to jest bardzo ważne, żeby była możliwość powrotu na rynek pracy dla kobiet, a poza tym ja sam jako dziecko chodziłem do żłobka. Panie Grzegorzu, miały być dwie rzeczy, to krótkie ad vocem dla Jana Strzeszka i kolejna kwestia. No to akurat w zakresie tematu, który podniósł pan burmistrz Pietruszów, czyli stadionu dla Hutnika. Tak, to prawda, to akurat można się cieszyć, że w stolicy powstaje, będzie więcej niż jeden porządny, dwa porządne obiekty, bo Narodowy i Legia, które będą służyły warszawskim klubom, a przede wszystkim stołecznej młodzieży, ale to, że Polonia, bardzo zasłużony klub dla miasta, dwukrotny mistrz Polski, cały czas czeka na swój nowy dom, a przecież znana jest właśnie Polonia z bardzo dobrego szkolenia młodzieży, ta rozbudowa stadionu, ta budowa centrum szkolenia młodzieży na Konwiktorskiej została przełożona po raz enty przez panią prezydent Kaznowską. Jest najzwyczajniej w świecie nieśmiesznym żartem, to znaczy, bo trzeba zdecydowanie, jestem zwolennikiem tego, żeby rozróżniać ocenianie prezydenta a ocenianie burmistrzu, bo miasto stołeczne Warszawa i ustrój miasta stołecznego jest dość specyficzny. Ja akurat współpracując, mimo tego, że bardzo wiele nas różni w zakresie wielu poglądów z burmistrzem Pietruszukiem, no to sam widzę, jak wiele bardzo dobrych rzeczy jest robione. Gdyby to było przekładane z bielańskiego gruntu na grunt ogólnowarszawski, to miasto stołeczne byłoby po prostu lepszym, przyjemniejszym mamy miejscem. Mamy niewiele czasu. Myślę, że warto wspomnieć o placach zabaw tworzonych na osiedlach mieszkaniowych. To panie, jest coś, ja nie zmieniamy, zmieniamy wątek. Chciałem, pani redaktor, pochwalić burmistrza Pietruszuka. Ja dziękuję bardzo, to w imieniu całego urzędu. Bardzo się cieszę, że chciałabym, tak się żebyśmy jeszcze zdążyli się odnieść do jeszcze jednej kwestii, mniej przyjemnej. Na to skarżą się warszawiacy. Sprawa jest niezwykle aktualna, bo dopiero co weszła w życie podwyżki opłat za parkowanie w Warszawie. Zanim poproszę państwa o komentarz do tej sprawy, to zobaczmy najpierw krótki materiał. Sprawę badał nasz reporter. Tłumaczenie władz miasta ciągle jest takie samo. Magistrat z jednej strony mówi o wzroście cen, z drugiej o większej majętności mieszkańców. Dotychczasowe zasady płatnego parkowania funkcjonują od 12 lat. W tym czasie sama inflacja wyniosła ponad 20%, a przeciętne wynagrodzenie w Warszawie wzrosło aż o 40%. Aby opłaty ponownie zaczęły spełniać swoją rolę, a w strefie zwiększyła się rotacja zaparkowanych samochodów, stołeczni radni przyjęli uchwałę, która wprowadza zmiany.
Od poniedziałku za pierwszą godzinę parkowania warszawiacy muszą zapłacić 3 zł i 90 groszy, za drugą 4 zł i 60 groszy, a za trzecią 5 zł i 50 groszy. Za każdą kolejną musimy zapłacić 3 zł i 90 groszy. Zapytaliśmy mieszkańców stolicy o to, co sądzą na temat wyższych opłat za parkowanie w mieście. Negatywnie bardzo, na minus. Stolica, ludzie, przyjeżdżają ludzie z całego świata, wizytówka. Bez komentarza zostawię. Nie musi być droższy. Dlaczego ma być droższy? Niektórym działania władz Warszawy nie przeszkadzają. Dobre posunięcie, bardzo dobre. Bardzo popieram. Tak, tak rządzą i tak musi być. Aby pieniądze były wydane na coś pożytecznego, na drogi może, albo na miejsca do parkowania. Podniesiona została także stawka za brak opłaty parkingowej. Do niedawna kierowca, który nie miał ważnego biletu, płacił 50 zł kary. Od poniedziałku wysokość mandatu wynosić będzie 250. Czasu mamy niewiele, także umówmy się, że każdy z Państwa będzie miał swoją minutę, aby odpowiedzieć na pytanie. Na początek może przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej. Jak tłumaczy Pani podwyżki opłat za parkowanie w Warszawie? Ja chciałam na początku podziękować panu burmistrzowi za głos przed chwilą, a panu Janowi przypomnieć o tym, że polityka rządów Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie w roku ubiegłym kosztowała nas 1,5 miliarda złotych. Jeśli chodzi o odpady, jeśli chodzi o podatek PIT czy o subwencję oświatową, i tutaj należałoby się dopominać tych pieniędzy od rządu i bardzo liczę na pana, że pan nam w tej kwestii pomoże i w końcu rząd nie będzie przerzucał swojej odpowiedzialności na samorządy. Natomiast jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania, to ją cały czas poszerzamy. W tej chwili prowadzimy rozmowy na temat wprowadzenia strefy śródmiejskiej. Robimy to w celu takim, żeby mieli mieszkańcy możliwość parkowania. Nasze miasto nie jest z gumy. Oczywiście budujemy i poszerzamy miejsca parkingowe, natomiast robiliśmy również konsultacje społeczne i te zmiany, które są w tej chwili robione, są poparte konsultacjami. Idziemy w bardzo dobrym kierunku. Ja ten kierunek pochwalam i sama byłam za. To teraz pytanie w tej kwestii do pana Grzegorza Pietruczuka. Władze miasta tłumaczą podwyżkę między innymi mniejszymi wpływami do miejskiej kasy spowodowane oczywiście pandemią COVID-19. Tylko moje pytanie, czy to dobry sposób, aby oszczędzać? Każdy z nas może znaleźć się dzisiaj w ciężkiej sytuacji. Może warto, aby miasto Warszawa zaoszczędziła na innych rzeczach i na przykład nie oświetlała miasta z okazji Dnia Równości. Pani redaktor, jedno słowo. Jedno słowo. Chciałam tylko przypomnieć Państwu, że od 2008 roku nie robiliśmy w Warszawie podwyżek w tej kwestii. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Grzegorz Pietruczuk. Jeśli chodzi o oświetlanie miasta, jeśli chodzi o nierówności, całym sercem jestem za. Uważam, że to jest znakomita, taka świecka tradycja. Się cieszę, że ona się przyjęła i ją wspieram i uważam, że powinna być rozszerzana. Po drugie, wiadomo, że nikt nie lubi podwyżek. Podwyżka nie jest niczym sympatycznym czy miłym. Jak wiemy, obecny rząd od 1 stycznia wprowadził 18, przypominam, nowych parapodatków lub podwyżek, więc podwyżki w Warszawie za parkowanie uważam, że po 12 latach należało to zmienić. Każdy, kto podróżuje i wie po świecie, po prostu w miastach się płaci za parkowanie. Tak jest wszędzie na całym świecie, w każdym cywilizowanym kraju. Im mniej jedzie samochodów do centrum, tym lepiej dla nas wszystkich, bo nie oddychamy tym smogiem. Po trzecie, ta sieć komunikacyjna Warszawy, ona jest naprawdę bardzo dobrze rozwinięta. Ja, Bielany nie są centrum Warszawy, jeżdżę do Śródmieścia. Często nie jeżdżę samochodem, tylko po prostu jadę metrem. Jest dużo szybciej niż samochodem. Po drugie, jest po prostu dużo wygodniej, bo nawet nie muszę szukać tego miejsca do parkowania, a metro jeździ co 3 minuty i nie ma problemu z tym poruszaniem się. Więc to jest tak coś, co jest normalne, a u nas jeszcze powoduje takie zdumienie. Dla mnie rzeczą najważniejszą to jest rozszerzanie sieci ścieżek rowerowych. Uważam, że to też jest bardzo dobry kierunek, ponieważ dziesiątki tysięcy warszawiaków przesiadły się... Ale to już jest kolejny wątek. Musimy powoli kończyć, dlatego naprawdę po raz ostatni oddajmy głos panu Janowi Strzeszkowi. Pani redaktor, Kazik już kiedyś śpiewał. Warszawscy radni to największa bandytierka i mam wrażenie, że teraz w czasie pandemii, w momencie, kiedy wiele ludzi jeździ do pracy samochodami właśnie w obawie o swoje zdrowie, podnoszenie opłat do około 50 zł za dzień jest właśnie uosobieniem tego, o czym śpiewał Kazik w latach 90. No, trzeba to traktować tylko i wyłącznie jako skok na kasę mieszkańców stolicy. Ja, panie burmistrzu, rozumiem, że wielu warszawiaków przesiadło się na rower. Mówiąc szczerze, jak teraz na Śródmieściu
widzę śnieg padający za oknem, to nie widzę zbyt wielu rowerzystów. Widzę znacznie więcej osób, które poruszają się mimo wszystko samochodem, ale wierzę, że to tylko dlatego, że jest ciemno, tak, to cała Warszawa mimo zimy w rowerach. I na tym kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naprawdę musimy już kończyć. Bardzo Państwu dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Renata Niewitecka, Grzegorz Pietruczuk oraz Jan Strzeżek byli moimi Państwa gośćmi. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Państwu również dziękuję i zachęcam do pozostania z Telewizją Republika. Za moment serwis informacyjny, który poprowadzi Małgorzata Chodkowska. Zapraszam.